Proszę Państwa, przez nasz kraj przelewa się fala dyskusji na temat zgnilizny moralnej z Zachodu, a przede wszystkim widoczny rozwój sieci sklepów oferujących różnego rodzaju narządy drażniące kobietę polską. W takim wypadku nie możemy być obojętni. Dwaj moi koledzy z naszej wspólnoty odwiedziło niedawno taki sklep i na znak protestu chciałby zaprezentować ich asortyment. Panowie, proszę na scenę. Ja tego nie pokażę. A przecież umawialiśmy się, nie? Naprawdę, to są takie świństwa, że ja się brzydzę, że pod jednym dachem z tym mieszkam. Panu, że mnie się wstydzi. Ja sobie pójdę. Proszę. Nie, ale... No to ja pokażę. Mam takie urządzenie sprowadzone z Ameryki. To się nazywa wibrująca ręka. To działa bez dostarczania energii z zewnątrz. Perpetuum mobile. Tak działa. Całkowicie automatycznie. Pobiera energię z kosmosu. To ja też pokażę. Ja mam taką amerykańską rzecz, która podobno wprawia w zakłopotanie nawet najstarsze indiańskie skło. To ja mam niemiecką sprawę. To się nazywa gruba Berta. Kto chce, może sobie tu wkręcić żarówkę. Oczywiście dowolnej mocy. To ja mam taką rzecz, która była przebojem ostatniego karnawału w Rio. Nazywa się czerwony karzeł. Jest dwuczęściowa. Tak działa. Protestujemy!